Witam Was na kanale 4 Strefy Tajemnic. Historia ludzkości to długi i trudny do wyczerpania temat. Z racji wciąż odkrywanych starożytnych i prehistorycznych śladów budownictwa naszych przodków, jednoznaczne określenie, gdzie i kiedy nastąpił początek rozkwitu ludzkiej cywilizacji, nadal ulega zmianom. Kiedy słyszymy o pierwszych zaawansowanych budowlach tworzonych przez człowieka, w pierwszej kolejności pomyślimy o starożytnych Sumerach, czyli pierwszej znanej nam wysoko rozwiniętej cywilizacji. Kiedy jednak wgłębimy się w historię, to dostrzeżemy, że na długo przed Sumerami równolegle rozwijało się kilka bardzo tajemniczych cywilizacji. Dzisiaj przedstawione zostaną Wam najstarsze ślady człowieka w postaci budowli, które tworzył. Jakie są najstarsze budynki na świecie i gdzie się znajdują? Na te tajemnicze pytania znajdziemy dziś odpowiedź. Naszą podróż w głąb przeszłości rozpoczniemy od wizyty w Turcji. Anatolia, występująca również pod nazwą Azja Mniejsza, to obszar zajmujący większą część tego kraju. Dokonywane tutaj odkrycia archeologiczne są przełomowe i całkowicie zmieniają dotychczasowe pojmowanie historii ludzkości. Do największego odkrycia w historii tego obszaru doszło w 1994 roku, a dziwne ślady ruin zostały zaobserwowane już w 1963. Współcześnie to stanowisko archeologiczne znane jest pod nazwą Göbekli Tepe. Kiedy prace archeologiczne ruszyły pełną parą, badacze byli w euforii po tym, co znaleźli w ziemi. Piasek przykrywał dziesiątki konstrukcji rozlokowanych na obszarze o szerokości około 300 metrów. Odnalezione płaskorzeźby, a także fundamenty świątyni były zachowane w zdumiewająco dobrym stanie. Według szacunków archeologów, którzy współpracowali z geologami, wiek tego miejsca szacowany jest na około 12 tysięcy lat. Na terenie megalitycznej świątyni znaleziono bogato zdobione filary, które swoim charakterem i kunsztem świadczą o bardzo istotnej roli tego obiektu w dawnym społeczeństwie. Antropomorficzne detale, dziwne symbole i niezrozumiałe znaki, w tym tak zwane torebki bogów, czyli charakterystyczny motyw, który występuje w wielu cywilizacjach starożytności. Sytuacja z tym symbolem jest niezwykle interesująca. Kiedy spojrzymy na sumeryjskie płaskorzeźby sprzed ponad 4000 lat, a także na te pochodzące od Majów czy Azteków, to dostrzeżemy ten sam charakterystyczny symbol. Zdumiewające jest to, że czas, który dzieli Sumerów i ludzi mieszkających przy Göbekli Tepe, to około 7-8 tysięcy lat, a odległość pomiędzy Aztekami a Anatolią to ponad 11 tysięcy kilometrów. Jak to możliwe, że ten sam symbol pojawiał się w tak wielu miejscach oddzielonych od siebie czasem i dystansem? W tym przypadku możemy mieć do czynienia z przedstawieniem tego samego bóstwa wraz z jego unikalnym atrybutem w postaci torebki. Z racji faktu, iż to Göbekli Tepe jest najstarszą budowlą w historii ludzkości, to prawdopodobnie z tego miejsca na świat rozprzestrzenił się wizerunek bóstwa z charakterystyczną torebką. Następnym bardzo ciekawym miejscem jest Jerycho. To miasto znane jest głównie z podań biblijnych. Zostało zdobyte przez Izraelczyków za pomocą Arki Przymierza i trąb jerychońskich, czyli broni masowego rażenia stworzonej zgodnie z zaleceniami Jahwe. W celu zdobycia miasta, Izraelczycy wraz z 7 kapłanami, którzy nieśli Arkę Przymierza i rogi baranie, mieli okrążać je codziennie jeden raz. 7 dnia musieli okrążyć miasto 7-krotnie i wtedy kapłani zadąć mieli w rogi. Gdy dźwięk rogów rozebrzmiał, Izraelczycy mieli wydać gromki okrzyk wojenny, kiedy usłyszą dźwięk wielkiej trąby. Tak też się stało, a mury Jerycha rozpadły się na kawałki. Najnowsze doniesienia archeologów wskazują, że Jerycho jest najdłużej ciągle zamieszkanym miastem w historii ludzkości, gdzie osadnictwo sięga aż 11 tysięcy lat wstecz. Jest także najniżej ulokowanym zamieszkiwanym miastem, położonym 258 metrów poniżej poziomu morza. Na terenie tego miasta znaleziono także prawdopodobnie najstarsze przedstawienie ludzkiej twarzy, pochodzące sprzed ponad 9 tysięcy lat. Archeolodzy odkryli również obiekt nazywany dziś wieżą Jerycha, który pochodzi sprzed ponad 10 tysięcy lat. Badacze skłonili się ku stwierdzeniu, iż wieża posiadała społeczne, a także astronomiczne znaczenie.
Za pomocą modelowania komputerowego odtworzyli wygląd wieży i jej otoczenia. Ten zabieg dał odpowiedź w zakresie astronomicznego znaczenia obiektu, gdyż cień pobliskich gór w czasie przesilenia letniego najpierw idealnie padał na wieżę, a następnie pochłaniał całe miasto. Niezwykle interesujące budowle znajdują się także w Europie. Za najstarszy w Europie Zachodniej obiekt uważany jest znajdujący się we Francji neolityczny kopiec Barnenes. Jego budowa według szacunków archeologów rozpoczęła się około 6800 lat temu. Kopiec Barnenes posiada 8 metrów wysokości, 25 metrów szerokości i 72 metry długości. Ukrytych jest w nim 11 komnat, do których prowadzą osobne przejścia. Obiekt posiada schodkowy profil i strome elewacje. Zbudowany jest z niewielkich i średnich rozmiarów kamieni. Jednak komnaty mają prawdziwy, megalityczny charakter. Wewnątrz kopca i w jego otoczeniu natrafiono na liczne, grawerowane w kamieniu symbole. Niektóre z nich przedstawiają ówczesną broń w postaci łuków i toporów. Niektóre symbole, takie jak fale, trójkąty z krzyżem czy litery U, są całkowicie niezrozumiałe i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przypisać im znanego nam znaczenia. Jeden z symboli przedstawiony w postaci prostokąta z liniami wystającymi z jego górnej części pojawia się także na innych megalitycznych pomnikach we Francji. Co więcej, fascynujące ślady najstarszego osadnictwa znajdują się również w Bułgarii. W tym przypadku mowa jest o Durankulak, czyli osadzie, na terenie której odnaleziono ruiny budynków sprzed ponad 7000 lat. Największy rozkwit Durankulak miał miejsce w czasie występowania na tym obszarze kultury Hamangi w czasie 7200 do 6500 lat temu. Uważa się, iż była ona powiązana z kulturami pochodzącymi z Anatolii. Świadczyć mają o tym liczne figurki odnajdowane przez archeologów na terenie kultury Hamangi oraz pozostałości ceramiki. Bułgarskie ruiny osady Durankulak sprzed ponad 7000 lat umożliwiają archeologom odtworzenie jej cech oraz rozlokowania budynków. Osada była przyzwoicie zorganizowanym, niezwykle zagęszczonym w duże budynki obszarem. Budynki zostały ulokowane zgodnie z pewnym planem, który powtarzał się w kolejnych generacjach domostw. Choćby sam fakt modernizacji budowli świadczy o tym, że osada nie miała charakteru tymczasowego pobytu, lecz stałego, a budynki w osadzie oddzielane były wąskimi, długimi uliczkami. Przedstawione przykłady najstarszych budowli w historii ludzkości budzą uzasadniony podziw. W Europie, w Azji Mniejszej, na Bliskim Wschodzie czy w Ameryce Południowej i Północnej znajduje się wiele budynków, których wiek szacowany jest na ponad 4 czy 5 tysięcy lat. Wiele z nich ma o kilkaset lat więcej niż osławione piramidy w Gizie. Gdyby wymienić je wszystkie i omówić szczegółowo, ten odcinek trwałby pół dnia. Przedstawione dzisiaj miejsca wraz ze swoimi ruinami są przykładem najstarszych budowli w historii ludzkości. Powinniśmy zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jak wiele unikatowych i tajemniczych ruin wciąż spoczywa pod ziemią. Najstarszy budynek na świecie zlokalizowany na stanowisku Gobekli Tepe został odkryty dopiero w 1994 roku. To pokazuje, że wraz z kolejnymi odkryciami nasze pojmowanie historii ludzkości powinno się zmieniać. Jeśli dzisiejszy odcinek Wam się spodobał, to zostawcie kciuka w górę i miły komentarz. Dziękuję i życzę Wam spokojnego dnia. Do usłyszenia.